Ten dron to jakiś prawdziwy fenomen. Na Banggoodzie ma 299 ocen na 5 gwiazdek. Nie zabrakło też waszych próśb, żeby tego drona konkretnego przetestować. Chwilę mi zeszło, ale jest i dzisiaj się nim zajmiemy. Producent obiecuje nam tutaj daleki zasięg, 4K wideo, ponad 26 minut lotu, dwuosiową stabilizację na gimbalu i to wszystko niby ma być za 900 zł. No brzmi wspaniale, ale zobaczmy jak jest w rzeczywistości. Oferta faktycznie jest kusząca. Waga to 585 gramów, deklarowany czas lotu do 26-30 minut, nagrywanie w 4K, dwuosiowy gimbal, liczne tryby autonomiczne, daleki zasięg, no i oczywiście te grafiki z cytatami. To nie otoczenie nas powstrzymuje, to serce samozadowolenia. Wersja 4K Pro nigdy nie jest zadowolony z teraźniejszości. Albo jeśli nie wyjdziesz na spacer, pomyślisz, że to jest cały świat. Parasite Cinema. Nie no, spoko cytat, ale nie wiem co ma wspólnego z tym dronem. Dalej mamy również sugestię, że z łatwością uzyskamy tym dronem ujęcia do blockbusterowego filmu, więc hej, wszystko przed nami. Całość przychodzi do nas w takim fajnym, twardym etui, gdzie zmieścimy drona, aparaturę, dodatkową baterię i okablowania oraz instrukcję. Sam dron rozkłada się jak większość tego typu Chińczyków, sam układ jest dość toporny, nie jest taki precyzyjny bym powiedział, ale jak już skoczy na miejsce, to ramię, no to trzyma się całkiem nieźle, także myślę, że w locie, a nawet przy lekkim crashu raczej się to nie złoży. Baterie są montowane tutaj od góry i to jest 3S 2500 mAh. Jak zauważycie, tutaj jest port micro USB. Oznacza to, że ładujemy to za pomocą takiej standardowej ładowarki, jaką macie w domu, na przykład do telefonu. Czyli nie mamy tutaj takiej ładowarki w zestawie. Ja uważam, że to plus, bo zazwyczaj w domu mamy kilka takich ładowarek, więc mając kilka takich baterii nie musicie dokupywać dedykowanych ładowarek od producenta, tylko wystarczy kabel micro USB, jakaś tam ładowarka do telefonu i na upartego przez noc sobie je naładujecie. Mówię przez noc, bo pomimo, że tutaj producent dumnie mówi, że to jest fast charging, no to niestety ładują się ponad 4 godziny. Jakość wykonania jest tutaj ok, no może nie jest to najlepszy plastik, jaki miałem w rękach, ale samo spasowanie jest dużo lepsze niż chociażby w Hubsan Zino 2, to już coś. Tutaj na spodzie możecie zauważyć takie zaślepione sonary i kamerę. Nie wiem, czy być może w wersji S tutaj nie ma tego zaślepienia, tylko faktycznie są te sonary do utrzymywania pozycji, gdy nie ma GPS. No ale tutaj jest to po prostu atrapa, także w całości polegamy tutaj na GPS-ie. A systemów pozycjonowania mamy dwa, mamy GPS oraz GLONASS dla większego bezpieczeństwa. Jak to działa, zaraz zobaczymy. Bezszczotkowe silniki, miejsce na kartę pamięci, no i oczywiście gimbal. Co prawda dwuosiowy, ale trzecia oś ma być tutaj stabilizowana cyfrowo. No ale jak sobie zobaczycie, na obiektywie nie pisze już 4K, tylko Full HD. Ja sobie te pliki sprawdziłem i one oczywiście pokazują nam tam dumnie, że to jest 4K. Jak się zaraz przekonacie i zobaczycie sobie te pliki, w sensie te filmiki, no to szybko dojdziecie do wniosku, że to 4K jest tylko na papierze, jak w większości tego typu Chińczyków. Aparatura też całkiem nieźle wykonana. Mamy tutaj wbudowany akumulator, więc nie musimy wkładać tu jakichś paluszków. Dla jednych to plus, dla innych minus. Na pewno plusem jest to, że telefon mocujemy tutaj na górze, a nie na dole w tych rączkach, tak jak to jest w niektórych Mavicach. Mamy tutaj pokrętło do sterowania gimbalem oraz pokrętło do zooma. Robienie zdjęć, robienie foty, zmiana trybów lotu, stop, włącznik i powrót do domu. Jest też tutaj taki całkiem duży ekran, który wyświetli takie podstawowe, najważniejsze informacje, jednak jest dość ciemny, więc w pełnym słońcu niewiele tutaj widać. A, i nagrałem DJI FPV. Drogi dron, ale myślę, że odcinek całkiem fajnie wyszedł. Jeśli jesteście zainteresowani, to tutaj znajdziecie link. Z aparaturą nie łączymy się kablem, zamiast tego podpinamy się bezpośrednio pod sieć Wi-Fi drona. Tu warto pamiętać, że aby to zrobić, wasz telefon musi mieć modem Wi-Fi 5 GHz. I nie telefon 5G, tylko Wi-Fi 5 GHz. Możecie to sprawdzić w specyfikacji waszego telefonu. Z poziomu aplikacji, oprócz samego podglądu, możemy włączyć powrót do domu, tryby autonomiczne, nagrywanie, a także zmienić podstawowe parametry. Na przykład geofencing, czyli taka niewidzialna klatka, poza którą dron nie wyleci, powrót do domu i tak dalej. Nie znalazłem tu jednak manualnych ustawień ekspozycji. Powiem wam tak na szybko a propos precyzji sterowania. Jest przeciętnie. Jeszcze dopóki te gimbale wychylacie dość mocno, no to faktycznie reaguje poprawnie. Ale jeśli chcecie zrobić taki precyzyjny ruch na przykład na bok albo do przodu, to czasem mu się zdarza jakby pomylić osie albo w ogóle nie reaguje, więc no takie to jest średnie, więc nie wiem do końca po co jest tutaj ten camera mode,
do powolnego latania, skoro i tak tym powolnym lataniem nie bardzo będziecie się posiłkować. Za to w trybie sportowym działa nawet nieźle, bo tam już te gimbale odchylacie mocno. Funkcja zoom jest tu raczej ciekawostką, biorąc pod uwagę jakość tego obrazka, która dostała dedykowane pokrętło z przyczyn mi niewiadomych. Sterowanie gimbalem płynne nie jest, ale cóż, lepsza taka kontrola niż zero-jedynkowa znana z Bestii, którą nie tak dawno testowałem. Jak być może zauważyliście, dron jest nieco ubłocony i jest z tym pewna historia. Otóż lataliśmy w inny dzień i podczas takiego trochę dalszego latania straciłem podgląd, więc no, zrobiłem to, co robi się w takich sytuacjach. Wcisnąłem powrót do domu. No i ten dron sobie długo nie wracał i się tak zastanawiałem, co się dzieje, więc wcisnąłem jeszcze raz powrót do domu, tym razem przytrzymałem i nagle pojawił się podgląd. I zauważyłem tylko, że, bo dość mocno wiało, że dość mocno go znosi i gdzieś tam leci w siną dal. I myślę, ja pierdzielę, no już koniec po dronie. I ostatnią klatkę widziałem tak dość nisko nad ziemią i wydawało mi się, że to nie jest tak daleko, więc udało się jakimś cudem go odnaleźć. Rolnik szuka drona. Wylądował sobie w takich polach pomiędzy wodą. No już miałem zamoczyć buty, ale okazało się, że jest, mamy zasięg, podgląd, wystartowaliśmy i podlecieliśmy do siebie. No i sobie tak potem myślę, no to kurde, dron jest do skreślenia, no bo co? Klikam sobie powrót do domu, a ten zaczyna gdzieś tam odlatywać, no to jest niedopuszczalne. Jakież było moje zdziwienie, kiedy doczytałem, że przycisk powrotu do domu ma jeszcze jedną funkcję. Otóż jak raz go klikniecie, to dron w teorii ma wrócić na miejsce startu, ale jeśli przytrzymacie go 5 sekund, czyli tak jak jest to we wszystkich innych dronach, to dron wyłączy GPS-a. Co za maniak ustawia pod tym samym przyciskiem, pod którym mamy powrót do domu, przycisk, który zazwyczaj klikamy w lekkiej panice, bo nie wiemy, co się dzieje z naszym dronem. Kto tam daje, kurde, wyłączenie GPS-a? No i oczywiście wiatr, brak GPS-a, skończyło się to tak, jak się skończyło, na szczęście go odzyskałem. I okej, to jest moja wina, bo no ja kliknąłem ten przycisk przez 5 sekund, ale serio, co to jest w ogóle za pomysł? Jakość tych filmików i zdjęć jest taka, jak się spodziewałem, czyli bardzo przeciętna, no ale nie zapominajmy, że jest to taki dron bardziej zabawka. Czy jest wart swoich pieniędzy? Na ten moment, w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, on kosztuje jakieś 900 zł i powiedziałbym, że w tej kasie nie jest tyle warty, ale są na niego promocje i da się go wyrwać nawet za 700 zł w takim zestawie z jedną baterią i wtedy myślę, że warto się nad nim zastanowić, tylko tak jak mówię, uważajcie na ten przycisk powrotu do domu, bo ja sobie nie doczytałem, no i mogłem tego drona stracić, ale na szczęście wrócił, znaczy odzyskałem go i jest sprawny. Próbowałem tego śledzenia obiektów, mamy tutaj dwa takie do wyboru. Jeden to jest taki standardowy, zaznaczacie obraz jakby i ma śledzić, a drugi ma być po GPS-ie. Takie rozwiązania też widzieliśmy i czasami są one nawet lepsze, bo jakby nie jesteśmy zależni od tego, czy kamera rozpozna dany obiekt, czy nie, tylko śledzi nam GPS w telefonie i już. O ile to zaznaczenie obrazu w miarę działa, mówię w miarę, bo dość chaotycznie, ale kamera za nami skręca, jednak dron się nie rusza, musimy dalej manualnie nim sterować, a jedyne co robi, to jakby trzyma nas w kadrze, no trzyma. Powiedzmy, że trzyma, bo tak jak mówię, jest to dość chaotyczne. Jeżeli jednak próbowałem włączyć ten tryb śledzenia po GPS, to dron wesoło informował mnie, że mój telefon ma za słaby sygnał GPS, co jest oczywiście ściemą. Nie działa ten tryb, ale to pierdoła, bo tego śledzenia i tak byście nie używali. Jedno trzeba im przyznać, bardzo długo lata na tej baterii. Koszt takiej baterii to 160-170 zł i wynik, jaki udało mi się uzyskać, to 24 minuty. Oni tutaj obiecują, w zależności od portalu, 30 minut do 26 minut. Także naprawdę niezły wynik i w tej kasie, w sensie w cenie tych baterii, to nie wiem, czy coś takiego jest na rynku. Także tutaj kudos. Sam lot jest ok, chociaż ja nie odważyłbym się latać tym gdzieś bliżej centrum, tylko właśnie w jakichś tam polach. Tak jak mówię, jeżeli ta cena byłaby na poziomie 700 zł, no to wtedy w porządku, natomiast za 900 ciężko to polecić. Poleciłbym go, gdyby on miał tutaj te czujniki, bo czasami, tak jak mówiłem wcześniej, no nie wiem, zdarzało mu się nagle zgubić GPS i zaczęło go gdzieś tam znosić, albo nisko nad ziemią potrafiło go miotać nawet o te pół metra do góry i w bok, więc te czujniki tutaj by się bardzo przydały, no niestety w tej wersji, którą mam ja, ich nie ma. Jeśli zastanawiacie się, jakiego innego drona kupić w niższych pieniądzach, to tutaj zostawiam Wam kilka filmów. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co myślicie o tym dronie. No i oczywiście dziękuję Wam za uwagę i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!